Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Wojsko Orlik 2012 otrzymał 6 lat temu dofinansowanie z dwóch źródeł. Jednym była dotacja z województwa wielkopolskiego, drugim pieniądze z Ministerstwa Sportu i Turystyki. I to właśnie te drugie mają zostać zwrócone. Konieczność zwrotu otrzymanej dotacji celowej przez gminę Szydłowo wynikała z niewykorzystania jej do końca roku budżetowego, na który została udzielona. W związku z faktem, iż gmina nie dopełniła powyższego warunku, 22 stycznia 2014 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przypisało do zwrotu kwotę 333 tysięcy złotych. Kwota ta byłaby wyższa, jednak ministerstwo przychyliło się do wniosku gminy i umorzyło odsetki oraz podjęło decyzję o rozłożeniu należności na 20 rat spłacanych co kwartał. Czym spowodowany był problem z rozliczeniem dofinansowania w 2012 roku i kto ponosi za to odpowiedzialność? Kiedy ministerstwo zwróciło się o zwrot kosztów, no te rozmowy dosyć długo trwały w latach 2013-2017, no ale skończyło się tak, jak się skończyło, kasę musimy oddać. Wracając do winy, pytanie podstawowe, czy po prostu przetarg nie był rozpisany zbyt późno? Pierwszy przetarg został unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na inwestycje. Po wybraniu wykonawcy pojawiły się kolejne problemy. Firma Kaszub nie wykonywała prac zgodnie z projektem budowlanym, a w konsekwencji odstąpiła od umowy. Nadzór nad budową sprawowała jednak gmina i to teraz ona poniesie tego konsekwencje. To są ogromne pieniądze i co prawda w tym roku mamy rekordowy budżet, ale i tak 330 tysięcy to jest spora suma, za którą można kilka ładnych inwestycji, chociażby drogowych, wykonać. No, myślę, że dla każdego budżetu 333 tysiące to jest bardzo dużo. Czy faktycznie to aż taki uszczerbek w gminnym budżecie? Skarbnik uspokaja i zapewnia, że wszystkie planowane inwestycje będą realizowane zgodnie z planem. Przy naszych w tej chwili 13 milionach inwestycji to jest nawet ułamek procentowy, więc na pewno nie ucierpi żadna inwestycja. Środki są zabezpieczone, będą one zabezpieczone z oszczędności na wydatkach bieżących. Po prostu trzeba je znaleźć, absolutnie nie będą ruszone inwestycje. Jest też i dobra informacja. Gmina ma szansę na pozyskanie kilkunastu milionów złotych na przebudowę i adaptację budynku w Starej Łubiance na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w ramach WRPO na lata 2014-2020. By tak się jednak stało, urzędnicy muszą złożyć stosowny wniosek i czekać na jego pozytywne rozpatrzenie.